robić dla Boga. Tak jak śpiewaliśmy, tylko życie mamy tylko w Chrystusie tak naprawdę i nie tylko tu na tej ziemi, bo nie chodzi o to, żebyśmy przetrwali na tej ziemi, ale jest jeszcze coś poza tym, jak mówi Biblia, poza życiem tutaj na tej ziemi. Chcemy wam troszkę pomówić o tym, kim jest Pan Jezus Chrystus i właściwie co zrobić, żeby zostać zbawionym, żeby znaleźć się po drugiej stronie. Doświadczamy Boga, Boga żywego. Nie uprawiamy sobie religii, tylko doświadczamy Boga, który mówi do nas, Boga, który nas uzdrawia, który nas zaopatruje. I doświadczamy tego wszystkiego, a doświadczamy dlatego, że szukamy tego Boga. Dlatego, że chcemy Go poznawać, a możemy Go poznawać tylko w Biblii, ponieważ tam Bóg się objawił. Zachęcamy was wszystkich do tego, żeby zacząć czytać Biblię, żeby zacząć poznawać Boga. Pan Jezus powiedział, że oto jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, prawdziwego Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Żywot wieczny, aby poznali Ciebie, prawdziwego Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa. To słowa są kluczowe. Od tego należy zacząć. Od tego należy zacząć przygodę z Bogiem. Dlaczego mówię przygodę? Bo życie z Bogiem jest wielką przygodą. Przygodą pełną cudów. Pełną rzeczy niemożliwych, które stają się możliwe i my takiego Boga doświadczamy. Chcemy wam o tym Bogu troszeczkę opowiadać. Po prostu być tak jak on. Jeżeli on mówi, on nie kradnie, tak? On nie oszukuje, on nie kłamie. Chciałem to robić, nie? No i ja zobaczyłem, że właśnie, że tak nie jest, nie? Że ja żyję, powstaję, że jestem Panem Tobą. Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam, Jemu składam dziękczynienie, chwałę serca mego dam. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia, Królem wiecznym on, niepojęty w mocy swej. Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj, sam mi podał dłoń, by zwyciężać każdy dzień. W Jego ranach uzdrowienie, w Jego dzięki życia dar, Jego krew to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia, Królem wiecznym on, niepojęty w mocy swej. Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj, sam mi podał dłoń, by zwyciężać każdy dzień. Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam, Jemu składam dziękczynienie, całe serca mego dam. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia, Królem wiecznym on, niepojęty w mocy swej, nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj, sam mi podał dłoń, by zwyciężać każdy dzień. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia, Królem wiecznym on, niepojęty w mocy swej, nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj, by zwyciężać każdy dzień. Chcemy wam mówić to, czego nauczyliśmy się ze Słowa Bożego, czyli z Biblii. Pan Jezus powiedział taką ciekawą rzecz w Ewangelii Jana w 3 rozdziale do Nikodema, że jeżeli nie narodzisz się na nowo, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Czy uczył was ktoś kiedyś tego? Żeby wejść do Królestwa Bożego, trzeba narodzić się na nowo. A co to znaczy narodzić się na nowo? To znaczy zacząć żyć według zasad takich, jak uczy nas Biblia, jak Słowo Boże, czyli jak Jezus Chrystus, bo Jezus Chrystus został też nazwany Słowem Bożym.
To Słowo Boże zmienia nas właśnie. Mówi nam, to jest recepta na życie, na dobre życie, na życie z Bogiem. Możemy poznawać Boga i możemy doświadczać Jego mocy, ale tylko na Jego zasadach. Nie na takiej zasadzie, że ja sobie wyobrażam to czy tamto i będę sobie tak Boga wysławiał, tak będę w Niego wierzył, jak mnie się wydaje, ale tak, jak jest napisane to w Biblii. I my tego próbujemy się trzymać, żeby wyznawać Boga tak, jak On sobie tego życzy. Pan Jezus powiedział takie słowa kiedyś, że przyjdzie czas, że, a właściwie już przychodzi, że będą wyznawać Boga ludzie w duchu i w prawdzie. Co to znaczy w duchu i w prawdzie? No prawdą jest Słowo Boże oczywiście, a w duchu? No właśnie nic nam jest niepotrzebne do wyznawania Boga. Ani obrazy, ani figury, ani nic innego. Potrzebny jest tylko kontakt z Bogiem w duchu. Przez Jezusa Chrystusa Zbawiciela. To właśnie jest gwarancja tylko tego, żeby Bóg zaczął się do ciebie odzywać. Żeby poznać tego Boga, który jest żywy i prawdziwy. I chcemy do was po prostu dotrzeć tak, żeby zacząć przygodę z Bogiem. To właśnie trzeba zacząć czytać Słowo Boże. Trzeba poznać Boga, którego chcesz wierzyć, albo w którego mówisz, że wierzysz. Jeżeli zaczniesz czytać Słowo Boże, masz gwarancję, nie musisz kończyć szkół teologicznych, tylko masz gwarancję w postaci słów Pana Jezusa, który powiedział, że dam wam Ducha Świętego, który was wprowadzi we wszelką prawdę. I to właśnie Duch Święty jest tym, który wprowadza nas w prawdę Słowa Bożego. Jest jakiś warunek tylko, że jeżeli chcemy zbliżyć się do Boga, chcemy poznawać tego Boga, musimy skończyć z naszym grzesznym życiem. Musimy skończyć z grzechem. Musimy skończyć z tym życiem, które mieliśmy dotychczas. I kiedy poznajemy Słowo Boże, to ono jest taką instrukcją, jak zacząć żyć inaczej. Jak zacząć żyć bez strachu, jak zacząć żyć bez alkoholu, który jest do niczego niepotrzebny. Jak zacząć żyć bez narkotyków, bez kłopotów różnych, bez kłamstwa. I my tego doświadczamy, że to życie jest zupełnie inne niż to, kiedy mieliśmy wcześniej. Więc zachęcamy was do tego, żebyście zaczęli czytać Słowo Boże, żebyście zaczęli poznawać Boga i żebyście zaczęli żyć innym życiem. Życiem pełnym pokoju, spokoju, radości i życiem pełnym tego, że Bóg wspomaga nas dosłownie we wszystkim. Bo Bóg nas zaopatruje, bo Bóg nas uzdrawia, bo Bóg chroni nas przed wieloma rzeczami, przed wieloma sytuacjami. Bóg jest naszą też mądrością. On jest źródłem wszystkiego, źródłem życia, źródłem naszego zdrowia, źródłem naszego pokoju. Pan Jezus powiedział, zostawiam wam pokój swój. To jest nie taki pokój, jak daje wam ten świat, tylko pokój, który ja wam daję. I on przewyższa każdy pokój. Jeżeli poznasz Boga, to przyjdzie do ciebie Pan Jezus i doświadczysz tego pokoju. Pokoju w świecie, który zaczyna nas dosłownie wszystkim straszyć. Wojnami, zarazami, inflacjami i wszystkim. Ludzie chodzą przestraszeni po ulicach, boją się wielu, wielu rzeczy. My się nie boimy, dlatego że my mamy Boga, który nas wspiera. I mamy Boga, który jest tym, który nas zaopatruje. Nie tylko zaopatruje nas finansem, nie tylko zaopatruje nas w rzeczy, ale zaopatruje nas też w mądrość. W mądrość i pokój, którego tak bardzo brakuje na tym świecie. I do tego was zachęcamy. My doświadczamy tego pokoju, tego Boga i nie chcemy was zapisywać do kościoła. Chcemy wam zwrócić uwagę. Chcemy wam pokazać, jak dojść do poznania Boga. Zachęcamy was do tego. Możecie go poznać właśnie tylko przez czytanie Pisma Świętego Słowa Bożego. Tak jak powiedział Pan Jezus, a życie wieczne to jest poznanie Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Na Zagłębiu, bo jestem z Zagłębia, z Dąbrowy Górniczej. I kiedy poznałem kulturę i ludzi ze Śląska, to polubiłem jeść, bo to ludzie zawsze zapraszali, chodź do nas na rolady, chodź do nas na kluski, na kiełbachy. To wtedy poznałem tak naprawdę takie, wiecie, smaki tłuste, ale polubiłem też spędzać czas z ludźmi. I ten czas z ludźmi, wiecie, w niedzielę czy w sobotę, kiedy mogliśmy sobie usiąść, ludzie mieszkali, tam mieszkają dalej w takich familokach. To są takie kamienice, więc kiedy przychodzi sobota, niedziela, to ci ludzie
wychodzą na podwórko i po prostu jedzą, nie? Jedzą wspólnie, gadają, coś tam sobie wypiją, spędzają czas, ludzie tam się znają, są bardzo uprzejmi. Więc ta kultura miała duży wpływ na mnie i też tak chciałem żyć, bo chciałem być otwarty, chciałem być no, po prostu z ludźmi, nie? Generalnie Polacy to jesteśmy tacy dosyć sztywni i surowi i nie patrzy nam zbyt dobrze z oczu, że tak powiem, ale ja lubię to przełamywać w sobie, nie? Przełamywać strach, kiedy podchodzę do człowieka, żeby z nim pogadać i poznawać coś, czego... poznawać coś nowego. Lubię poznawać nowe rzeczy i lubię poznawać nowych ludzi. I wiecie, może znacie takie słowa Wałęsa: dawaj moje 100 milionów. Kto to powiedział, może wiecie? Kazik! Wiesz, tak? Kto to powiedział? Pamiętasz, Fiat za 100 tysięcy... 100 milionów. I mieszkanie. Kiedy to było? To, kto to powiedział? Ktoś tam... Kazik śpiewał. Tak, to jest tekst piosenki. Wiecie, człowiek ten Kazik... Tak. On woła w tej piosence o swoje, mówi: dawaj, nie? To jest taki głośny, wyraźny, mówi: dawaj moje 100 milionów. Nie? Wiesz, czyli daj mi to, co do mnie należy. Daj mi to, co obiecałeś. Ja dalej czekam, nie? Rzeczywistość jest szara, miało być inaczej, a jest, no a jest szaro. No i ten wokalista woła do Wałęsy, żeby oddał mu co jego. Bo on chce zmienić swoje życie, on chce, żeby jego życie wyglądało inaczej, nie? Kiedybyś miał 100 milionów w kieszeni, dzisiaj, gdyby ktoś ci dał, wiecie, 100 milionów, to twoje życie zupełnie by się zmieniło, nie? Na gorsze. Więc dla niektórych na gorsze, nie? Tak, dokładnie. Pieniądze nie są dobre dla wszystkich. Więc ten człowiek, wiesz, woła: dawaj te 100 milionów, bo ja miałem nadzieję. Ludzie, którzy stali na placu i słuchali, oni też mieli nadzieję i czekamy na to. No generalnie to są takie puste słowa, bo one odbijają się echem. Nie ma tych 100 milionów. Ale ten człowiek wie o pewnej obietnicy. Wie, że coś było mu obiecane i wie, że jego życie może się zmienić. Że ktoś obiecał, że... Ktoś obiecał, że twoje życie może się zmienić, jak dam ci te pieniądze, nie? To musisz wiedzieć, że z Panem Bogiem jest podobnie, że Pan Bóg ma otwarte serce i dobre serce i On też lubi obiecywać ludziom, dlatego że On wie, że te obietnice są, że On spełni te obietnice. Nie wiem, czy ty lubisz składać obietnice ludziom. Ja nie bardzo, bo wiem, że czasami gadam puste słowa. Nie, że komuś coś obiecam, a nie zrobię. Boję się, że kogoś mogę zawieść. Mam trzech synów, trzech chłopaków. I też czasami mój najstarszy syn ma 12 lat. Przyjdzie do mnie i zapyta mnie: tato, no chodź, bo obiecałeś. I no dobrze, obiecałem. Nie lubię obiecywać, ale Pan Bóg, słuchaj, Pan Bóg lubi obiecywać, bo on ma dobre serce. W jego sercu nie ma kłamstwa, nie ma ściemy. Nie robi tego, żeby komuś, wiecie, żeby ktoś go polubił. On po prostu jest dobry i obiecuje, dobre rzeczy. Więc kiedy on obiecał, że człowiek może mieć przebaczone grzechy, może mu być wybaczone, to do ostatniego dechu, do ostatniej chwili swojego życia temu człowiekowi może być przebaczone grzechy. Mogą być przebaczone grzechy. Każdy grzech, największy czy najmniejszy, Bóg może przebaczyć. I do Niego nie trzeba wołać: dawaj moje przebaczenie. Nie. Aczkolwiek, jeżeli czujesz, że Bóg cię opuścił albo zostawił i jesteś sam na świecie, to myślę, że każde słowa są ważne i możesz użyć każdych słów, żeby przypomnieć Panu Bogu o sobie. Znam człowieka, który prowadził monopol i, wiecie, nie miał z tego żadnych zysków, bo pił, nie? Ten cały swój asortyment przepijał. I on tam, żona go wyrzuciła z domu, rozwiedli się i siedział w tym monopolu, on tam mieszkał i sprzedawał. Coraz mniej tego alkoholu miał, bo wiecie, nie miał już forsy na,
na nowy. I pewnej nocy siedział tam za ladą, spał. Siedział, spał. I tak zawołał do tego Boga. Wiecie, trzech słów użył. Boże, pomóż mi. Nie dużo, nie? Trzy słowa, Boże, pomóż mi. Ale tak naprawdę wołał, bo wiedział, że nieuniknione jest tuż za rogiem, nie? Że tu już do drzwi puka bieda, już tu do drzwi puka taka bezradność. Może go wyrzucą, wiecie, będzie musiał stracić ten sklep. I on czuł ten nóż na gardle, wiedział beznadzieję, czuł to beznadzieję. Nie mam żony, zostawiła mnie. Moja córka, bo on miał wtedy jedną córkę, przyjaciele, został taki obnażony sam. Więc i wtedy wołał do Boga, Boże, ratuj mnie, czy Boże, pomóż mi. Nie wiem, czy wtedy oczekiwał czegoś wielkiego, że coś się stanie, ale to był taki jeden z punktów zwrotnych w jego życiu. Ja myślę, że każdy człowiek ma takie miejsce w swoim życiu zwrotne, że może coś się w twoim życiu zmienić na dobre albo na złe. W przypadku tego człowieka to się zmieniło na dobre. I to dzisiaj go znam, on już myślę, że około 20 lat nie pije, tak jak tutaj kolega mówił, też ma kolegę, który około 20 lat nie pije. Uczy się nowego życia. Uczy się nowego życia, nowej drogi życia, bo zawołał do tego Boga i ten Bóg coś zrobił w jego sercu, otworzył go i chciał mu pomóc. Ja miałem taki dzień w moim życiu, kiedy wołałem do Boga o pomoc, bo ja miałem wtedy 21 lat i wiedziałem, że życie się zaraz może skończyć, albo kiedyś się skończy i bałem się śmierci, bałem się tego, z czego się śmiałem, bo śmiałem się z piekła, śmiałem się z ludzi, którzy tam straszyli piekłem, którzy chodzili do kościoła, śmiałem się z tego. Słuchałem takiej muzyki prześmiewczej, ale poszedłem kiedyś na spotkanie do teatru. Była przedstawiana sztuka Bramy Nieba, Płomienie Piekła i tam ludzie szli albo do nieba, albo do piekła. Ja wtedy tak bardzo chciałem iść do tego nieba i zacząłem modlić się do Pana Boga, żeby mi pomógł. Powiedziałem, że... Bo ja mieszkam, wiecie, mieszkałem z mamą, tam generalnie nie groziło mi jakieś bezdomność, ale było źle i wołałem do Boga o pomoc. Prosiłem Go, żeby mnie uratował, bo wiecie, ja żyłem z mamą i z tatą. Tata odszedł, rozwiódł się, ale gdzieś taką pustkę miałem, nie? Tak. Nie umiałem żyć, nie umiałem podejmować dobrych decyzji. I gdzieś przemawiało do mnie to, że Bóg jest Ojcem. Że mogę do Niego powiedzieć Ojcze. Poszedłem kiedyś na spotkanie, na którym ktoś przeczytał psalm, że choćby matka i ojciec Cię opuścili, to ja Cię przygarnę. Ja Cię wezmę do siebie, tak mówi Bóg. Że chociażby mama i tata. Wiecie, mama i tata to jest ktoś, kto jest fundamentem życia małego człowieka. Człowiek jak jest mały, to całe swoje życie opiera na mamie i tacie. Nie? Cały światopogląd, to dziecko pyta, mamo, co to jest, tato, co to jest, dlaczego? I Bóg tutaj obiecuje, że jeżeli ten fundament, tak, mama i tata by cię opuścili, by cię zostawili. Wiecie, to zostawienie może być fizyczne, może być też psychiczne, emocjonalne, ale obiecuję, że jeśli by to było, że zostałbyś sam na świecie, że osoby najważniejsze w twoim życiu by cię zostawiły, no to on cię przygarnie. Więc ja zostałem przygarnięty przez Boga. To było w 2005 roku. I od tamtego czasu on mnie wychowuje, pomaga mi podejmować dobre decyzje. Pomaga mi Jemu zaufać, bo wierzę w to, że jak Bóg... Wiecie, Pan Jezus umarł na krzyżu i powiedział, że jeżeli ktokolwiek w Niego wierzy, ktokolwiek wyzna swoje grzechy przed Nim, nawróci się, to jeżeli staniesz przed Bogiem kiedyś, to On Cię rozpozna. Będziesz rozpoznany przez Niego i On Cię wtedy wprowadzi do nieba, bo będziesz rozpoznany. I to dla mnie dużo znaczyło. I to, że jest Ojcem. I to, że jeżeli
Ja oczywiście nie, ale jeżeli człowiek straci ten fundament, to może się oprzeć na Bogu, On mu pomoże. I jest taka piosenka, ciekawe czy ktoś z Was będzie znał autora. W drogę żegnajcie chłopcy, w drogę, już na mnie czas. Dokąd poniosą oczy, w drogę. W drogę z bagażem zdarzeń, chociaż w kieszeni wiatr. Może wspomnicie czasem. Do przejścia mam tak wiele lat, drogami, które ledwie znam. Nim wpiszę je na postronie strat, swoją prawdę chciałbym znaleźć sam. W drogę bez drogowskazów, w drogę po własny los. Kłamiesz powiedzieć światu, w drogę. Ja się tak czuję, widzicie, że Bóg dał obietnicę, że jeżeli choćby ojciec i matka cię opuścili, ja cię przyjmę, to ja mogę mu to przypomnieć czasem. Boże, pamiętasz? Powiedziałeś, że jeżeli ojciec, matka by mnie opuścili, to ty mnie przyjmiesz. Pomóż mi, bo są takie trudne rzeczy przede mną. To ja do niego tak wołam, tak się do niego modlę. Mówię mu, jak się czuję. I też opowiadam ludziom, dlatego że w Radomiu prowadzę placówkę misyjną z przyjaciółmi. Na 25 czerwca przychodzą ludzie, od 10 lat, słuchajcie, przychodzą ludzie w różnym wieku, z różnymi problemami. Mogą przyjść sobie rano, napić się kawy i herbaty za darmo. Mogą się wykąpać, mogą sobie wyprać ciuchy. A gdzie to jest? Słucham? Gdzie to jest? Na 25 czerwca. Tak, tak, mam tu ulotki, jakby ktoś był zainteresowany. Więc spotykam się codziennie z ludźmi i rozmawiam z nimi. I każdy człowiek ma jakąś historię, każdy człowiek ma jakiś bagaż na sobie, ma jakiś plecak trudnych sytuacji i dobrych sytuacji. Ja z nimi siadam i rozmawiam. Współpracujemy z różnymi instytucjami w Radomiu pomocowymi. Jak ktoś potrzebuje ubrań, to się zdarza. Czasami człowiek wejdzie, idzie po ulicy bez butów. Nie wiem, czy widziałeś człowieka bez butów chodzącego? No to ja tak. Albo w samych gaciach, to ja też widziałem, pod Kauflandem szedł facet w samych gaciach, wyszedł po prostu, tyle miał, to przychodzi, to ja mówię, no to weź, bierz ciuchy, no, potrzebujesz, bierz, jeżeli ja nie mam, to ci powiem, kto ci może dać te ciuchy, jeżeli potrzebujesz wsparcia, postaramy ci się dać wsparcie, jeżeli nie wiesz, co ze sobą zrobić, potrzebujesz duchowego wsparcia, to też postaramy się to zrobić. Porozmawiać, pomodlić się razem, szukać odpowiedzi u tego, który zna wszystkie odpowiedzi, który zna wszystkie drogi, który nie boi się wyzwań. Wiecie, Bóg nie boi się przyszłości, Bóg nie boi się zmian, Bóg patrzy na ten świat, który nas otacza, na zmiany, na trudne rzeczy. On się nie boi, on się nie lęka, bo jest odważny, jest takim dzielnym ojcem. Więc proponuję przyjść wtedy do Pana Boga, szukamy odpowiedzi w Biblii, albo się modlimy i dalej utrzymujemy relacje. Więc jeżeli chcesz, przyjdź proszę, w Radomiu jest taka placówka, od 10 lat działa, myślę, będzie dalej działać, nic się raczej nie powinno zmienić. Jeżeli będziesz w potrzebie, przychodź obok Kauflandu. Wszyscy znają to miejsce, to się nazywa takie miejsce u Boba. Przyjdź, ale najważniejsze, że jeżeli będziesz czuł się źle, jeżeli widzisz, że twoje życie się kończy, jeżeli do twoich drzwi zaczyna pukać przeznaczenie, wołaj do Boga, bo On obiecał, że cię wysłucha. On obiecał, że odda swojego syna na krzyżu i oddał swojego syna na krzyżu. I On obiecał, że jeżeli do Niego przyjdziesz i będziesz u Niego szukał pomocy i wyznawał swoje grzechy, to On odpowie. On odpuści, chociaż nie wiadomo, co to by było, on to zrobi. Do niego warto przyjść. A do nas zapraszam, jak tylko macie czas, ochotę porozmawiać, napić się czegoś ciepłego. To jest takie bezpieczne miejsce, możesz czuć się bezpiecznie u nas. Dziękuję. Dzięki, Artur. Wielka, o Panie, zachodzi przemiana, przed Twym obliczem uginam kolana. Jak wielkie z mej duszy spadają ciężary,
pustynia na ogród przemienia się z wiary. Klękamy, a wszystko ucicha wokoło. Stajemy, a zorza otacza nam czoło. Klękamy, a wszystko ucicha wokoło. Stajemy, a zorza otacza nam czoło. Klękamy w słabości i pełni boleści. Stajemy, by z mocą ogłaszać Twe wieści. Więc po co się sami i innych smucimy i zamiast być mocni się stale martwimy. Klękamy, a wszystko ucicha wokoło. Stajemy, a zorza otacza nam czoło. Klękamy, a wszystko ucicha wokoło. Stajemy, a zorza otacza nam czoło. Zdychamy, że troski nas ciężar przygniata, gdy mamy modlitwę, co w nie lata. Sprawując w nas moc i odwagę i radość, bo Ty naszym prośbom uczynić chcesz zadość. Klękamy, a wszystko ucicha wokoło. Stajemy, a zorza otacza nam czoło. Klękamy, a wszystko ucicha wokoło. Stajemy, a zorza otacza nam czoło. Klękamy, a wszystko ucicha wokoło. Stajemy, a zorza otacza nam czoło. Dziękuję za ten wstęp. Moi drodzy, nie mi dziękować, tylko Panu Jezusowi. I to nie ja uwalniam, tylko Pan Jezus. Moi drodzy, dziękuję, że przyszliście. Szacuneczek, że jesteście dzisiaj z nami. Pogoda dopisała, zobaczcie. Mamy pozwolenie. Wszystko, co tutaj jest do załatwienia, żebyśmy tu dzisiaj byli, jest. Więc cieszmy się czasem. Wykorzystajmy go najmądrzej, jak potrafimy. I idźmy dalej. Kochani. Większość z Was, faktycznie wszystkich z Was znam, wiecie, gdzie pracuję, często do mnie przychodzicie. Nie wiem, czy mnie znaliście przed, pewnie mnie nie znaliście, więc może powiem Wam tylko tak w dwóch słowach, że byłem kiedyś osobą uzależnioną od alkoholu, od narkotyków, od wszystkiego, od czego da się uzależnić. Moje uzależnienie było tak wielkie, że w krytycznym momencie swojego życia mój organizm już nie przyjmował w ogóle jedzenia, tylko alkohol i w ogóle nie jadłem. Miałem kilka zapaści po narkotykach i kilka padaczek po alkoholu, więc doprowadziłem się swoim życiem do stanu krytycznego i wiem, co to jest, kiedy człowiek rano wstaje, telepie go, za chwilę może mieć padaczkę, albo nawet rano wstaje i mówi sobie, od dzisiaj nie piję i nie chcę pić, nie? I naprawdę nie chcę pić. Ale to, że nie chcesz, to nie znaczy, że nauk ci nie pozwoli na to, ponieważ nie my rządzimy już naszym życiem. To nie my już kierujemy naszym życiem. Kto z Was czasami ogląda jakieś filmy, horrory, lubiłem oglądać horrory, ogląda takie horrory o zombie, o żywych trupach. Oni już nie żyją, ale mają zawsze takie mózg, i chodzą i chcą te mózgi zjeść. I ich ciała już nie żyją, ale ich ciała nie pełnią ich woli. Ich ciała są zniewolone jakimś tam jedzeniem mózgu. I tak jest też z człowiekiem poniekąd uzależnionym. To, że Ty nie chcesz sobie pić, to Twój nałóg ma to gdzieś. To, że Ty chciałbyś naprawdę zerwać z tym nałogiem, to on ma to gdzieś. Jesteś uzależniony, jesteś jak właśnie... W Twoim organizmie zamieszkał pewien pasożyt. Pasożyt nie dba o swojego żywiciela. Pasożyt wysysa z niego życie, wysysa z niego soki i pełnisz wolę tego pasożyta. I tak to jest też z tymi horrorami. I ludzie mogą nie chcieć pić, mogą nie chcieć brać narkotyków, mogą nie chcieć poddać się uzależnieniu, ale jednak to robią, ponieważ spełniają żądania tego nałogu, spełniają żądania swojego ciała. I rano trzeba wstać, walnąć kielona, rano trzeba walnąć klina, bo jak nie to puszcza, jak nie to jest padaka alkoholowa, jak nie to po prostu telepie tak, że człowiek myśli, że zaraz umrze. I znam to, bo przeżywałem to wielokrotnie.
i też nie chciałem nieraz nie pić. Nie chciałem nie ćpać. Chciałem mieć normalne życie, rodzinę, pokój, wyjść sobie tak jak teraz na spacer, ale nie. Ale we mnie żył pewien pasożyt. Pasożyt, który był nałogiem i musiałem spełniać jego żądania. I byłem umarły tak duchowo, że ja, słuchajcie, jak ja ćpałem i piłem, to ja nie widziałem, że słońce świeci, że zaczyna się wiosna, że jest przyjemnie, że jest fajnie, że mogę iść sobie na spacer, że mogę nawet poderwać dziewczynę. Ja tego nie widziałem. Ja żyłem z takimi klapkami na oczach, jak te właśnie żywe trupy w tych horrorach. Świeży mózg, to jak alkohol, narkotyki, zaćpać się, byle nie być trzeźwym. Muszę coś wypić, bo zaraz padaka mnie chwyci. Wypiłem i za chwilę, ile? Godzina? Dwie? Kiedy zaczęła puszczać? Za 3-4 godziny. I znowu to samo, i znowu to samo. I moje ciało nie dbało o to, czy jestem zmęczony, liczyło się, że muszę wychlać. Moje ciało i moja psychika nie dbało o to, czy kogoś okradnę, czy nie. Nie było wyrzutu sumienia. Musiałem zadowolić moje ciało. Musiałem wlać w siebie albo narkotyki. I nieraz wyłem. I nieraz płakałem. Co ja mam zrobić, żeby przestać chlać? No nie chcę. Szczerze, naprawdę nie chcę. Chcę mieć normalne życie. Ale nie umiem. Bo byłem niewolnikiem grzechu. Byłem niewolnikiem tego nałogu. Byłem jak ten żywy trup. Byłem umarły dla życia. Byłem umarły dla wszystkiego. Byłem jak ten żywy trup. Liczyło się tylko, żeby coś nachlać się, wyćpać, zaćpać. Jak ten w horrorach. Mózg. Przepraszam dzisiaj za takie porównania, ale takie... Jak wracam do siebie kilka dni temu, to chodziłem taki, wiecie... Narkotyki, woda, walnę sobie za 2 godziny przerwę. A przez te 2 godziny już musiał mi mózg pracować, nie? Jak załatwię na następnego browara, jak na następną flaszkę, na następną porcję narkotyków. Nie było przerwy. Nałogu nie interesuje to, że jesteś chory. Masz wychlać i tyle. Nałogu nie interesuje to, że twoja mama ma ostatnie pieniądze. A ty jak nie będziesz miał pić nic do picia albo do ćpania, to kradniesz ją. Bo już jesteś wolny, już jesteś niewolnikiem. Już rządzi tobą ktoś inny. Ja też tak miałem. I doszedłem do takiego stanu, jak wam mówiłem, że mój organizm nie tolerował już jedzenia. Tylko tolerował alkohol. Dopiero jak wypiłem, dopiero zacząłem funkcjonować przez chwilę. I później znowu to samo. Moi drodzy, nie potrafiłem się z tego wyrwać. Nie wiedziałem, co zrobić. Z Bogiem, jak ktoś by mi tak opowiadał, to jakieś o Bogu, ja nic nie miałem wspólnego. Nic nie chciałem myśleć o Bogu. Nic nie chciałem w ogóle podejmować się tej próby, czy Bóg jest, czy nie ma. Było mi to totalnie obojętne. I w moim życiu doprowadziłem się do takiego stanu, że jakoś trzeba zarabiać na te uzależnienia. Ja zacząłem handlować narkotykami. Finał był tego taki, że wylądowałem w 2005 roku w więzieniu dla recydywistów i postanowiłem popełnić samobójstwo. Postanowiłem się zabić, ponieważ to, w którą stronę szło moje życie, doprowadziło mnie do więzienia albo do piachu. Kiedyś moja mama przyjechała na widzenie i powiedziała: Grzesiek, ty albo się zaćpasz, albo ktoś cię zabije na ulicy, nie? Albo w tym więzieniu zgniesz. I wiecie co? To mówiła moja matka. Moja matka już mnie pochowała i miała rację. I kiedy chciałem popełnić samobójstwo w więzieniu, z jednym człowiekiem, wiecie, paradoksalna sytuacja. Miałem się pobić pod celą, ale on powiedział: chodź się pomodlimy. Zaczęliśmy się modlić. Zacząłem wtedy wołać do Pana Jezusa. Moja pierwsza modlitwa była taka: Panie Jezu, o co chodzi z tym moim życiem? Ja nigdy nie chciałem lądować w więzieniu, ja nigdy nie chciałem mieć takiego parszywego życia. A jednak, jak robię krok do przodu, to robię 3 do tyłu. Ląduję w więzieniu, ląduję na melinach, ląduję w jakichś dziwnych sytuacjach. Nie radzę sobie z moim życiem. Zacząłem się tak modlić, tak wołać do Pana Jezusa. Ktoś mi dał więziennej celi. Zobaczcie, tutaj mamy Nowe Testamenty. To są dla was. Jeżeli ktoś nie ma, to są prezenty dla was. Nie sprzedajemy, tylko rozdajemy. To używaj. Jak masz, a używaj, to 2 różne rzeczy. I moi drodzy, dostałem Nowy Testament i zacząłem czytać. Zacząłem poznawać, jaki jest Pan Jezus naprawdę. I wiecie, klasyczny Polak zna Pana Jezusa z lekcji religii. Zna go z obrazków, jakichś 10 przykazań. Niektórzy może chodzili na mszę, niektórzy oglądali film Pasja. Ale kto z was go zna osobiście? Bo kiedy ja zacząłem czytać Nowy Testament, to zobaczyłem, że w Biblii byli fanatycy religijni, którzy mordowali w imię Jezusa. Byli pijacy, byli cudzołożnice, byli celnicy. Byli tacy grzesznicy, że tutaj jakby przyszli, to byśmy zaraz stąd uciekli. Tak w razie czego? Trzeba by było widły założyć. I wiecie, co było najciekawsze? Że Pan Jezus przyszedł do ich życia i zmienił ich życie. Była taka sytuacja, taka analogicznie jak dzisiaj. Jest ona opisana w 9 rozdziale Ewangelii Mateusza, że Pan Jezus przyszedł i jadł kolację z celnikami, grzesznikami, wiecie? Normalnie siadł z nimi, to nie znaczy, że tolerował ich grzech. Ale to znaczy, że przyszedł do nich.
nie brzydził się ich, nie wstydził się ich, nie zapierał się ich. Jadł z nimi kolację. A obok stali tacy religijni ludzie, faryzeusze. Tacy, co to wszystko wiedzą, na wszystko mają odpowiedź i do wszystkiego Boga przyłożą. I stali, patrzyli, a ten co tam robi z tymi celnikami, grzesznikami? To ja taki byłem. O, to jeden z nich taki, co stał, widzicie. Co on tam robi z celnikami, grzesznikami? Jezus to usłyszał. Jezus to usłyszał. Nawet nie wstał, odwrócił się i powiedział do nich. Miłosierdzia chcę, nie ofiary. Miłosierdzia chcę, nie ofiary. I zobaczyłem, jak dobry jest Pan Jezus, że ja takiego Jezusa nie znam. Tego, który siedział z celnikami, z grzesznikami. Tego, który nie potępił prostytutek. Tego, który uratował od samego siebie religijnego fanatyka, który później stał się apostołem Pawłem. I moi drodzy, poznałem Pana Jezusa i pomyślałem sobie, Jezu, jeżeli taki jesteś, to i Ty też możesz przyjść do mojego życia. Powtarzam Wam, że to było w więzieniu, kiedy chciałem popełnić samobójstwo. Nie miałem nic do Bogu dodania, nie miałem dobrych uczynków, nie zacząłem chodzić do kościoła, nie poprawiałem swojego życia. Nic, absolutnie nic nie mogłem Bogu dać. Niczym nie mogłem sobie zasłużyć. Moje dokonania to było tylko przestępstwa, to był tylko bandytyzm, to było krew, nienawiść, za mną z tyłu zostawione i wiele, wiele innych ofiar. Ale zawołałem, Panie Jezu, zmień moje życie. Przyjdź do mojego życia. Przyjdź i zmień, bo sobie już z tym życiem nie radzę, bo nie wiem, co zrobić. I wiecie, co się wydarzyło? On przyszedł do mojego życia tam w więziennej celi. Zbawił mnie, uratował mnie z moich grzechów, uwolnił mnie od moich nałogów. Słuchajcie, uwolnił mnie Pan Jezus od moich nałogów, od alkoholu, od papierosów, od narkotyków, od innych uzależnień, od lekomanii, od wszystkich uzależnień od gier. Czasami ktoś powie, że jest trzeźwym alkoholikiem. Czasami ktoś powie, że jest trzeźwym narkomanem. Ale powiem Wam, Pan Jezus idzie o krok dalej. Może uczynić Cię wolnym. Wiecie, co znaczy być wolnym od uzależnień? To przyjdźcie do mnie jutro do pracy, zobaczycie mnie. Widzieliście, żebym kiedyś sprzedawał alkohol? Widzieliście, ale nie piję go. Robię, wykonuję swoją pracę. Człowiek, który jest uzależniony, nie wytrzymałby doby w takim morzu alkoholu. Moi kochani, taką Jezus daje, Pan Jezus taką daje wolność. Dlaczego to mówimy? Nie chwalimy się sobą. To nie chodzi o to, żebyście teraz patrzyli, ale jesteś koleś fajny. Chcemy Wam pokazać dwie rzeczy. Po pierwsze, że Jezus jest realny i jest prawdziwy. Że to nie jest wymysł i że to nie jest bajka i to nie jest fikcja. Tu przed chwilą jakaś pani mówiła, ja nie piję, po co mi słuchać o Panu Bogu? Dobrze, ty nie pijesz, ale czy nie cudzołożysz, czy nie robisz innych grzechów? Jezus przyszedł do grzeszników, ich uratować z ich własnych grzechów. Więc pierwsza rzecz, którą chcę Wam dzisiaj przekazać, to to, że Pan Jezus jest żywy i realny. Pan Jezus działa w życiu. Zobaczcie, byłem bandytą, byłem złym człowiekiem w więziennej celi. Nie chodziłem do kościoła, nie miałem nic dodania mu. A on przyszedł i mnie zbawił i mnie uratował. I druga rzecz, dlaczego to mówimy, to jest jeszcze ważniejsza. To, że dla was jest to też aktualne dzisiaj. Że wy też możecie zacząć nowe życie z Panem Jezusem. Też możecie się nawrócić, też możecie być wolnymi ludźmi. Też możecie być zbawieni. Jak to zrobić? W Księdze Dziejów Apostolskich jedni ludzie zapytali apostoła Piotra. Co mam zrobić, aby być zbawiony? Upamiętajcie się i nawróćcie ze swoich grzechów, a będą one zgładzone. Kochani, zobaczcie, w którą stronę. Ja nie będę wam wkładał dziecka do brzucha. Sami musicie przemyśleć, w którą stronę idzie wasze życie. Czy idzie prosto, czy idzie dobrze, czy raczej idzie w równi pochyłej. Jeżeli idzie w równi pochyłej, to chwyćcie się Pana Jezusa. Wyznajcie Mu swoje grzechy. Módlcie się do Niego, tak jak potraficie. Ja, tak jak Artur też mówił, trzy słowa wypowiedział. Ja prosiłem Pana Jezusa, żeby zmienił moje życie i przyszedł, przyznał się do tego wyzwania. I to też jest realne dla was. Od tej chwili mija jakieś 17, może 18 lat. Nie ćpam, nie piję, nie palę, mam rodzinę, mam wspaniałą trójkę dzieci, mam przyjaciół, mam cel, sens w życiu. Słuchajcie, moim jedną z największych schiz było to, po co ja właściwie żyję. Moje życie nie ma celu, moje życie nie ma sensu, moje życie nie ma logiki. Jakbym dzisiaj umarł, to moje ziomki by tylko przyszli na stypę, jakby była darmowa woda. I to by było tyle. Game over. Nie ma sensu. Dzisiaj moje życie ma sens. Kiedyś ciągle uciekałem przed policją, bo albo coś na mnie miało, albo ktoś mógł coś mieć na mnie. Zawsze uciekaliśmy w razie czego. Dzisiaj nie mam problemów rozmawiać z nimi. Dzisiaj nie mam problemów iść do więzienia.
ze służbą więzienną rozmawiać, z więźniami. Dlaczego? Bo Pan Jezus zmienił serce, bo Pan Jezus zmienił życie, bo Pan Jezus wyrwał te serce alkoholika, narkomana, te kamienne i dał mi nowe serce, nowego ducha. Dziś jestem wolny. Nie jestem trzeźwym alkoholikiem, jestem wolny. Dziś nie jestem grzesznikiem, jestem zbawiony. Pan Jezus dał nam nowe serce, nowego ducha. Zabrał wszystkie grzechy. Co ciekawe, jedna ważna rzecz. Możemy tu dzisiaj się z wami modlić o zbawienie, o to, żebyście oddali życie swojemu Panu Jezusowi, swoje życie Jezusowi. Jeżeli to teraz do was nie trafia, możecie zrobić to wszędzie, w swoim domu, w piwnicy. Ja to już zrobiłem w więziennej celi. Pan Jezus jest wszędzie, jest żywy. Niech was Bóg błogosławi, kochani. Dzisiaj jest dobry dzień, aby zacząć wszystko od nowa. Nie płacz, podejmij decyzję, podejmij tą decyzję, nie wylewaj łez. Wielu w Biblii widziało ukrzyżowanego Jezusa i wylewało łzy, ale odeszło. Zacznij z Nim wszystko od nowa. To dzień dla ciebie. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Chwała Jezusowi. Niech Bóg zmiłuje się nad wami, niech wam wszystkim błogosławi, niech was strzeże Jego ręka, niech prowadzi ta piosenka. Niech Bóg zmiłuje się nad wami, niech wam wszystkim błogosławi, niech was strzeże Jego ręka, niech prowadzi ta piosenka. Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie, serca przed Nim wylewajcie. Służcie Mu jak potraficie, On jest drogą, prawdą, życiem. Niech Bóg zmiłuje się nad wami, niech wam wszystkim błogosławi. Niech was strzeże Jego ręka, niech prowadzi ta piosenka. Niech Bóg zmiłuje się nad wami, niech wam wszystkim błogosławi. Niech was strzeże Jego ręka, niech prowadzi ta piosenka. Szukajcie Jego oblicza, niech Bóg was ciągle zachwyca. Niech w serca włoży głód słowa, niech dusza wasza będzie zdrowa. Niech Bóg zmiłuje się nad wami, niech wam wszystkim błogosławi. Niech was strzeże Jego ręka, niech prowadzi ta piosenka. Niech Bóg zmiłuje się nad wami, niech wam wszystkim błogosławi. Niech was strzeże Jego ręka, niech prowadzi ta piosenka. Okay.